siatkarki reprezentacji Polski po meczach sparingowych w Wałbrzychu z Czeszkami i kilkudniowej przerwie na krótkie urlopy powróciły do Szczyrku, by sposobić się do kolejnych potyczek towarzyskich, tym razem ze Szwajcarią. Ta część zgrupowania odbywa się bez Magdy Stysiak. Czy w związku z tym będą nowe rozwiązania taktyczne przyjmowane przez pana trenera z innymi zawodniczkami? Myślę, że tutaj nieobecność w tej chwili Magdy Stysiak wiąże się z tym, że mamy bardzo mocno określone plany co do jej osoby i co do jej gry nawet w przyszłym sezonie. Jest tu kilka zawodniczek, które tak jak powiedziałem już wcześniej, przed rozpoczęciem tego sezonu traktujemy trochę dwutorowo i Karolina Druszkowska i Martyna Łukasik i tutaj musimy po tych trzech tygodniach następnych musimy dać sobie definitywną odpowiedź, co dalej, co z ich pozycjami, co z ich wykorzystaniem w reprezentacji. No i co? I myślę, że później będziemy szukali też potwierdzenia tego w grze klubowej. Dla kilku siatkarek był to też czas na odpoczynek, na relaks, a także na podjęcie ważnych życiowych decyzji. Mogę się pochwalić, takie wyjątkowe wakacje, gdyż zaręczyłam się, więc w życiu prywatnym dużo się działo, więc wakacje jak najbardziej na plus, udane i bardzo się z nich cieszę.